Siema i drodzy, z tej strony Skorpion, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Ostatnie misje były dość proste. Mogę to tak uznać, bo nie sprawiły nam problemu. Chciało nam się czytać te akta. No i trzeba było chronić ten grobowiec, czy jak to się... Boże, już zapomniałem. Trumnę mieliśmy chronić tego Berego, żeby mogła dojechać do Panteonu. A dzisiaj, znaczy dzisiaj, bo nagrywam dla was zapasowo odcinki znowu. Z takim namysłem, że... Ano, porobimy. Teraz może zrobimy nieco paryskich opowieści. A i oczywiście dostałem zaproszenie od jakiegoś nieznanego członka tej gry. No to przyjąłem jego zaproszenie, tylko zobaczymy, czy on w ogóle do mnie jakoś odpisze na Uplayu. Czy to jest w ogóle Polak, czy nie Polak. A jeżeli nie jest Polakiem, to nie ma znaczenia. LOL. Widzieliście to. Wy to widzieliście. Mniejsza z tym. Nieważne, czy to Polak, czy Francuz, czy to może być nawet i Szwed. Zawsze do klubu się przyda. Ktokolwiek. Kto ma asasyna i w niego gra. Czemu nie rzuciłeś tej bomby, he? Nie, radowo. To nie wiedział, co zrobić ze sobą. Okej, ale mam już tą misję niedaleko. Mam pewnie już robiłem tą część historyczną, jeśli chodzi o broń dla ludu. Coś mogłem już to dotknąć, tylko wtedy jeszcze nie byłem poziomem 5, a zaraz to się ogarnie. Zobaczymy, czy faktycznie już nie kontynuowaliśmy tej misji, tylko ją zostawiliśmy. Ale jak to się ogarnie szybko, to będzie nawet bić. Citizen, I could use your help. Citizen, Paris needs you. Dobra. How can I help, dear Wang? Paris will never overthrow its chains with rifles like the ones it has. Its enemies are much better equipped. Where are these guns coming from? The local criminals have a mysterious new gunsmith and very wealthy backers. Seems suspicious. Kill the gunsmith and collect his blueprints for our own manufacturing. Proszę, mamy zabić. Ale teraz mamy ukryć schemat. Cóż to za schemat? Broni. Trzeba się tym zająć jak najprędzej. Mam nadzieję, że nie sprawi nam to większej trudności. Nie chcę tej misji, spieprzej. Tej skrzyni to nie wyźniemy, bo nie mamy chyba wystarczającego levela. Ale możemy tak szybko rzucić okiem. A mam jakiś długi loading. Nie każcie mi tyle czekać. O kurde. Chyba zrobię cięcie na chwilę, bo nie będę tyle czekał przy nagrywaniu. Dobra. Coś ten Ubisoft dziwnego robi, że mam tylko loading i nic nie mogę z tym skrzynią zrobić. W dupie na razie. Teraz mamy misję. O! Skrzynię zrobić. To fajnie, to za mnie... Zaraz ją zlutujemy. Tylko zaraz, jakoś tego zrobić. Myśl doskonałego pomysłu. Więc no to będzie trochę chwila. Jeszcze przestępcę mamy na głowie, no super. Wszystko naraz mi dajcie najlepiej. A, wszyscy się już na mnie rzucili, świetnie. Tak najlepiej, tak najlepiej. Właśnie.
to już przy okazji weźmiemy tą skrzynię. Dobra, walczysz tu ze mną. A ty nie walczysz. Okej, dobra. No i trochę będzie tej walki. Ło. Ła. Ło. Nie. Pudło. Niki, uników 100. Ła. Nie, bo nas mnie tu poskrywają. Dobra, no. Hey, wake up. Nie! Nie spamuj mi teraz na tym TS-ie, proszę, Lisa. Nie teraz. Pewnie będzie miał lekarstwo. Nie macie lekarstw? A to gnoje. Dobra, nie to nie. Dobra. Jest, jest. Pewnie poziom trzeci, no zgadza się. Ale my to otworzymy, bo jesteśmy genialni. No nie, no byłem tak blisko do perfekcji. Ja pewnie będę psuł to. No i mówiłem, moja pasja się tu musiała skończyć przy trzecim poziomie. O, git. Zmieściłem się. Tak szczerze mówiąc, ja nie potrzebuję tego wizarza poziomu trzeciego. Jak ja mam 32 sztuki bytryków, ja mogę sobie, szczerze mówiąc, złamać je do woli i tak otworzę. Dobra, przepędzimy. Oni stąd. A teraz trzeba ukraść jeszcze ten schemat. Mamy tu przy okazji jeszcze artefakt. Więc to fajnie się do misji układa. Słowa dziubska. Są tu okna? Są. Jakiś złoty. Trzeba od ciebie tu ukraść. Nic nie mogę się pozwolić. Ła! No jaki gnój. Za to ci oddam. Trupem masz odbyć. Już? Dobra, koniec mi tu tych. The blueprints aren't here. Zamieszek. Okay. They must be at the ramen. Mamy schemat. Ale jeszcze chcę wziąć ten artefakt z tego domu. Gdzie on jest? Nasz artefakt. Jest wyżej. A jak my się wyżej dostaniemy? Świetnie. Ty odwalasz, kurde Arno. Porąbało już cię. A mam tu tego szczelca. Nie posuniesz się dalej. No nie szczelisz? Boisz się? Dobra, piękny. Wszystkie artefakty? Czekajcie, bo tyle tych napisów jest, że idzie się pogubić. No, wszystkie piękne. Okej. Okay. Teraz cztery plany trzeba ukryć. Brzmi dość ciekawie, bo pewnie tam będą kolejne sekrety. Już znaleźliśmy kokardkę w przyszłym odcinku. Teraz artefakt i skrzynię. Nie jest źle. Coś tam jeszcze da się ogarnąć.
z tych misji pobocznych, więc opłaca się je robić. Chociażby dlatego, żeby odkryć te artefakty i tak dalej. Okej. A więc tu mamy 4 skrzynie. Wszystkie trzeba opaść. Spróbujmy teraz to zrobić po cichu. Bo wiem, że teraz nie zrobiłem tego zbyt dobrze. Ze względu na to, żebym znalazł skrzynię ukrytą, więc no. Tu możecie mi trochę wybaczyć. Nie ma strzelców, to jest ten plus. Fajnie by było, jakbyśmy teraz to zrobili na przykład takie podwójne zabójstwo. Chociaż nie opłacałoby się, no, ze względu na to, żebyśmy się wykryli. Ekstra. Po prostu idea. A, lepiej tego nie mogę zrobić. Lepiej nie dało się, naprawdę. Naprawdę lepiej tego nie mogłem zrobić. Ledwie tam podszedłem, oni już zaalarmowali. No gnoje. Super, w chuj straży tu strzelec. Ciszej tam bądź. Chyba cię zaraz stamtąd usunę. Usunę cię, bo jesteś kurde za daleko. Nie strzela. Boże. A tak? Nie, tak też nie zadziała. Nie. Fatalna sytuacja. Gdzie ty tam nie widzisz? O te gnoje i szmaty. Za dużo ich jest tam. Nie, to jakoś trzeba wykonać. Zaraz. Trzeba pomyśleć. Damn Merrycore, robbing our car signal. Once this new batch of rifles is ready, that'd be the last we hear of Merrycore. I could take it with 5. Five more people to tell the story. Dobra, w dupie. Inaczej tej skrzyni nie wezmę. No co ty robisz? Tu się masz ukrywać. Teraz ze ścienia będzie mnie szukał. Chyba wezmę teraz tę skrzynię. Ale on tak ty... Czekaj, ja cię zaraz zestrzelę. Teraz innych zaalarmowałem. Pięknie. Już, spokój. A do tego to chyba muszę z pistoletem wyjść, bo... I się zamknął. No inaczej tego się nie dało zrobić, zobaczcie mi. O, przy następny. Tego już zabiłem, tak. Mamy teraz więcej miejsca, żeby się tam przekraść, ale strzelców też nie brakuje. Strzelec musiał mu zobaczyć pewnie. Weźmy mi główkę. Wyjmij tą główkę pieprzoną. O to mi chodziło. Git. Mam następną. Kurde, muszę być ten anonimowy. Chciało mu się patrzeć na mnie. Czekaj, załatwię. No i po problemie. Okej, i ostatnia skrzynia.
To znowu. A, ta dwójka. Porąbów. Dobra. Ja sobie poczekam. Oni się uspokoją za chwilę, a wezmę tą skrzynię i im uciekam. Że porąbana misja, no. Ha? Wziąłem mi na tą skrzynię i już zaalarmowali, ja to gnoję. To ja walczyć z wami i tak już nie będę, mi się nie opłaca. Mam uciekać? Nie, mam pomóc steroidnie. Dobra. Steron. Nie będzie już i tak, bo nie wiem jak to się wymawia. Okej, jesteśmy już niedaleko. Well done, citizen. With better rifles, Paris's enemies will fall. My pleasure. O, i mamy skrzynię przy okazji. I kolejną misję. Zabijać. 10 tysięcy. Pięknie. Jest tu kolejna misja, ale jeszcze tą skrzynię bym sobie ogarnął. Zabijać została znaleziona. Tu jeszcze napastników do zabicia mamy. No, Francuzi się musieli zawalić. Ja chciałem tylko pomocy. Nie gnoj. Ja już tam. Dwójkę trzeba ubić. Właśnie to wygląda łatwo, ale też zarazem to jest ciężkie. Chyba, że tu podejdziesz zaraz. No taki zdziwiony jesteś. Już mi się skończyły widmowe ostrza. Jeszcze bym sobie je zakupił. Level 3. Kurde, już nie wyczuwam tego dobrze. O, jest. A zawsze muszę złamać ten wytrych. Lub kilka. Ale naprawdę nie potrzeba poziomu trzeciego, bo to jest tylko wydawanie punktów umiejętności. Jak się chce, to można naprawdę umieć wyczuwać takie momenty, kiedy trzeba kliknąć. O, jest sklep. No, kurde, schodź, że jeszcze no nie, patrz się. Dobra, sklep mamy. Pięknie. Teraz gdzieś ta misja była niedaleko. Nie ominąłem jej? Nie. Dobrze. A jaka to jest misja? A to jest pewnie kontynuacja tych misji. No to fajnie. To jest co robić. No, ładna nagroda. I've had a very good idea. I want to raise up an army, a whole army of women. Women have had the worst of it, and it's women who will know how to set things right. Now, when I say women, I mean the women of the streets. You know, prostitutes, streetwalkers. I need you to go to the brothels. Give them these recruitment handbills. They'll join up in droves. Brzmi dość poważnie. Jak na taką misję. Okej, przyjmujemy ją. Trzy burdele, werbunek kobiet. Brzmi dość emancypatycznie. No kobiety też chcą walczyć. Nie tylko chłopy tutaj za broń chwytane. Nie ma. O! Gdzie ja bym jeszcze pobawił szybko, on nie ucieknie. Dość prędzej. Chodź tu. No i
Się nie mieszam. Niech sobie walczą. Poradzą sobie doskonale. Okej. Aha. Dobra, mamy tu najbliższy burdel. Okej, co tu się dzieje? Aha, mamy teraz wolnić te kobiety, no, no, no. No tam patrzysz, ty kurde dziadu. Cię zaraz tam rozpracuję. Skończysz mi tutaj wojować. Panie, że nie mogę w tłum się wbić. A, dobra, nie to. No co jest? Jakie dziadostwo. Aha. Co strzelasz? Dobra, unik. Dobra, chciałem powiedzieć, co zrobić, nie da się widać. Tak po prostu. No, wbijaj mi to. Ciebie pogięło już. Dobra. An army of women. About time. I'm in. No, no to I'll be there. As long as I get out of this hellhole, yes. O Boże, kobiety w armii, to będzie tragedia. Chociaż. To nie. Ta baba będzie nimi dobrze dowodzić, to wszystko się uda. Dobra, może jak znajdziemy gdzieś niedaleko sklep, to bym chciał sobie uzupełnić trochę, żebym poszczelał. Dobra, najbliżej będzie ten stół tych kobiet, które pewnie czekają na uwolnienie. Nawet sporo do uwolnienia jest. No, no to co jest? Równo shit. You don't sleep with royalists, do you? Their money's as good as yours. Dobra, chciałbym pogadać. Jeśli można. Jeśli tylko można. Dobra, mogę gadać. It's gotta be more fun than this. Czyli przymiała. Zejść nieco niżej. Let's go! Top day at the revolution. Backbreaking work for Mexico. All right. Do we get uniforms? Jeszcze, jeszcze, no, proszę, proszę. Razem przyjmiemy to chyba. Nie ma tu schodków na górę. O, to trzeba się wydrapać. O to wychodzi. Oh.
Citizen! Stop right there! Walczymy z tobą. My matter command! No i dobra. I git. Jeszcze 100 metrów, czyli do ostatnich kobiet, które trzeba zrekrutować. I się pewnie zacznie jakaś wojna. Wojna płci, no miło. Mamy tu akurat tłum do wykorzystania. Brighten up your miserable, disgusting life. She'll perform feats of salaciousness the likes of which you never dared dream. Don't let the innocent look fool you, gentlemen. She's a wildcat, aren't you, Babette? You disgust me. See? She's got spirit. Move! Katastrofa. She's worth more than that. Take a good look, gentlemen. Eh bien, qu'est-ce que vous faites aller? What good is your home? L'homme étrange. Back away! You come with me! Back away, I said! Nie chcę. Ja nie chcę dołączać. No, gdzie rozmają? Gdzie rozmają? Aj, nie chciałem tego. No, czekaj go. No, i ładnie. Women's army. Where do I sign? That Tehuan. She's a women's army. Crazy shooting instead of screwing. Kind of gross. Sounds good. My back. Sure. Dobiła tekst. Dobra. Uzupełnimy jeszcze wyposażenie i kończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować, subskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo, jedź.